Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. No, możemy sobie to odnieść do naszego życia. Powiedzmy, że jesteśmy najpierw studentką, liczymy tą kasę i uczymy się raczej oszczędzać jak najwięcej i czy też przetrwać po prostu przez te nasze, ten nasz okres na przykład no, uczenia się. Wszyscy tam byliśmy. Tak, wszyscy tam byliśmy. I na samym początku my po prostu nie mamy zbyt wiele pieniędzy, żeby się zastanawiać, czy inwestować je w złoto, czy w ETF-y, czy w nieruchomości. Za jakiś czas, na przykład gdy wchodzimy na rynek pracy, zaczynamy zarabiać coraz więcej i często na samym starcie przede wszystkim mamy takie trochę zachłyśnięcie tym, że mamy coraz więcej pieniędzy. Gdy nie jesteśmy jakby nauczone, czy też przyzwyczajone do myśli o inwestowaniu, to często po prostu zaczynamy wydawać. Czyli właśnie kupujemy sobie mieszkanie, chociaż wiem, że to jakby teraz bywa już trudne, zwłaszcza pod kątem najpierw oszczędzenia na wkład własny i tak dalej, ale zaczynamy też kupować sobie lepszej jakości ubrania, lepszej jakości jedzenie, po prostu zaczynamy żyć pełną piersią i nie ma w tym nic złego oczywiście. Czyli ta jakość naszego życia wzrasta. Ale gdy mamy już satysfakcjonującą jakość życia i wciąż zarabiamy niezłe pieniądze, nawet gdy po prostu jesteśmy w stanie odłożyć te, nawet kilkaset złotych miesięcznie, no to na pewnym etapie zaczynamy się pewnie zastanawiać, przynajmniej ja tak widzę, że do wielu kobiet, z którymi pracuję, no bo ja pracuję głównie z kobietami, do wielu kobiet przychodzi taka refleksja, że no być może ja już nie chcę wydawać pieniędzy na kolejne, nawet dobrej jakości ubranie, albo na kolejny jakiś fajny sprzęt do mieszkania, czy nawet na wycieczkę, bo w sumie podróżuję wystarczająco często. I zaczynamy myśleć o tym, co z tymi pieniędzmi zrobić. I wtedy to jest taki najczęstszy impuls do tego, żeby zacząć działać. Ale ja też widzę, że ogólnie też bardzo dużo takich myśli o inwestowaniu, o tym, że trzeba coś zrobić z pieniędzmi, pojawiło się w Polsce po prostu, jak zaczęliśmy mieć wyższą inflację. I jak też czasy zaczęły się robić takie bardziej niespokojne, nieprzewidywalne, wraz z okresem właśnie pandemii, potem wojny, my zauważyliśmy, że nie nad wszystkim mamy kontrolę i nie zawsze nasze życie musi być usłane różami. I w takich momentach po prostu mamy nieco więcej chęci do tego, żeby przynajmniej częściowo tę kontrolę przejąć. I przejęcie kontroli nad pieniędzmi jest po prostu jedną z takich najbardziej chyba intuicyjnych rzeczy, które można zrobić w takiej sytuacji. Daje nam po prostu jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, wydaje mi się. I totalnie zgadzam się z tym, co powiedziałaś pod takim względem, że obserwuję to u siebie. I właśnie o to miałam się ciebie zapytać. Czy ten czas, który mamy obecnie, takiej pewnej niepewności, świetne stwierdzenie, inflacji, kryzysu, o którym coraz więcej się mówi, czy to jest właśnie ten czas, kiedy my zrywamy się, żeby o te finanse zadbać? I jeśli tak, to czy właśnie to jest dobra droga? Na pewno dobre jest to, że w ogóle się zrywamy, żeby się za to zabrać, bo ja po swoim nawet życiu i po swoim przykładzie widzę, że wiedza o pieniądzach dała mi bardzo dużo w kontekście pewności siebie, w kontekście poczucia bezpieczeństwa i takiego najzwyczajniejszego poczucia, że sobie poradzę w każdej sytuacji i też w każdym miejscu na świecie. To jest bardzo komfortowa myśl, więc ja się cieszę, że jeżeli cokolwiek dobrego z tych takich niepewnych i niestabilnych czasów wynika, to właśnie to, że pojawiła się chęć do tego, żeby posiadać większą wiedzę na temat ogarniania finansów i inwestowania. I faktycznie niestety w przypadku finansów jest tak, że my najczęściej myślimy o tym, gdy coś zaczyna się psuć, czyli w tych takich mniej stabilnych czasach, ale ja też liczę na to, że te osoby, które obecnie zdobędą wiedzę, które są teraz świeżynkami inwestycyjnymi, ale po prostu jakby przyzwyczają się już do zarządzania tymi pieniędzmi, czyli to wejdzie im w nawyk. Ja jakby dla mnie inwestowanie jest już takim nawykiem. No, trudno się też dziwić, skoro się tym zawodowo zajmuję, ale dla mnie to jest tak naturalne, jak mycie zębów, picie kawy o poranku. To, dla mnie to jest naturalne, że rano siadam i patrzę, co się wydarzyło na giełdzie amerykańskiej czy azjatyckiej. I
ja też jestem przekonana, że te osoby, które teraz zaczną się inwestować, się interesować inwestowaniem, pieniędzmi ogólnie, że po prostu zostaną. Że te złe czasy będą takim katalizatorem, tak, do tego, żeby po prostu już zająć się na dłużej finansami, bo tak naprawdę ogarnianie finansów to jest taka przygoda na całe życie. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.